Dobra Szczecińska, kolejny przystanek minimundialowego wyścigu, to jedno z najdynamicznie rozwijających się miejsc w zachodniopomorskim. Jeszcze w 1995 roku mieszkało tu nieco ponad 5800 osób, by po 10 latach liczba przekroczyła znacznie 11 tysięcy. Dziś te liczby zbliżają się do 20. Gmina leży na wzniesieniach szczecińskich i w Puszczy Wkrzańskiej. Tu się dobrze żyje, a jeśli tak, to i na sport musi znaleźć się miejsce. Inwestycji w tej dziedzinie też nie brakuje. Orlik, budowane korty tenisowe, wreszcie skatepark i plac zabaw dla dzieci. I właśnie w takim miejscu, uwaga, już po raz piąty zawitał do gminy Mini Mundial. To eliminacja wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo malownicza. Po drugie, z tradycyjnym udziałem kibiców, rodziców, świetnie do zabawy przygotowanych. To wreszcie eliminacja łącząca dwie gminy, Dobrą Szczecińską i Nowe Warpno. Zgodna współpraca daje wyniki także na poziomie sportu młodzieżowego. Wszyscy mówią o tym, nie wyobrażają sobie, żeby tego mini mundialu już nie było. Coraz więcej zainteresowanych osób, coraz bardziej dzieci czekają, jak przyjdzie tylko wiosna, kiedy będzie. I to jest dobre, i to jest dobry cel, że przez sport, przez zabawę można wychowywać również dzieciaki. Dla mnie największą wartością to, że te dzieci się spotykają. Gmina Nowy Warpno, gmina Dobra, chociaż są w jednym powiecie, to jednak są dość mocno oddalone od siebie. Te dzieci nigdy nie miały możliwości spotkać się. Tu się poznają, tu się spotykają, zawiązują się przyjaźnie, spotykają się później w liceach czy w szkołach średnich i są starymi znajomymi. A poza tym nic tak człowieka nie dowartościowuje jak dobry wynik sportowy, jak rywalizacja, z której się wychodzi zwycięstwo. A zwycięstwem jest nawet przegrana, ale niska przegrana z dobrą drużyną. Podobnie jak w latach minionych, w tej eliminacji zagrały dzieci reprezentujące Mierzyn, Dołuje, Rzędziny, Bezrzecze, Dobrą i Nowe Warpno i od początku wszyscy ruszyli ze zdwojoną siłą. W meczach grupowych nie było spotkania bez choćby jednej bramki, a w sumie strzelono ich aż 38. Ten turniej wypełniony poważnym piłkarskim graniem nie miał prawa odbyć się bez konkursów i dla kibiców, i dla piłkarzy. Bo zabawa jest najważniejszą wartością całego wydarzenia, jakim staje się od lat mini mundial w każdej z odwiedzanych gmin.
tak po kilku godzinach grania doczekaliśmy się w dobrej półfinałów. Najpierw trzecio i czwartoklasiści. Republika Południowej Afryki, złożona z uczniów z Mierzyna, walczyła z Ganą, młodzieżą z Dobrej. Piękne starcie i dla ozdoby dwie bramki Jakuba Burda dały RPA awans do wielkiego finału. W drugim meczu Gwinea, czyli bez rzeczy, podejmowało Anglię uczniów z Rzędzin. Tu też dwa gole, po jednym na każdą połowę autorstwa Macieja Purgata i Piotra Gołackiego. W kategorii piąto- i szóstoklasistów emocje jeszcze większe. Kongo-Hiszpania, czyli mecz Rzędzin z Mierzynem. Kongo prowadziło, wykorzystując rzut rożny, ale Hiszpanie wyrównali na 2 sekundy przed zakończeniem regulaminowego czasu gry. Dogrywka losów awansu nie rozstrzygnęła, więc mieliśmy kolejne w tym roku rzuty karne. Wystarczyły 2 serie, bo Hiszpanie zamieniali je na bramki, a rywale tej sztuki tego dnia nie opanowali. W drugim meczu Amerykanie, reprezentowani przez podstawówkę z Dobrej, ograli 3-0 Meksyk, kolegów z Nowego Warpna. 2 bramki w tym meczu zdobył Hubert Iwaniuk. I w ten sposób w meczach o brąz jeszcze raz zaprezentować się mieli prawo Ganijczycy i Anglicy. Tu wygrali pewnie 2-0 ci pierwsi po golach Macieja Jeziorskiego i Michała Niebylskiego. Najbardziej podobał mi się właśnie mecz o trzecie miejsce, w którym było najwięcej emocji. Bardzo udany. No w sumie to najtrudniej było z RPA. No w sumie to oni mieli z innymi drużynami duże wyniki. Wygrywali 7-0, 6-0. Najtrudniej było RPA z nami, na pewno. W grupie starszej Kongo i Meksyk stworzyły widowisko wyjątkowe. Do przerwy Kongijczycy trafili 3-krotnie, bramki autorstwa Przemka Kosickiego i Marcela Tymosza. Kiedy po zmianie stron dorzucił kolejne trafienie Łukasz Groszewski, wydawało się, że jest po meczu. Tymczasem Meksyk odżył. Seweryn Łabazy trafił 2-krotnie, a później wraz z drużyną stworzył co najmniej 3 kolejne super okazje do zdobycia bramki. Na więcej nie pozwolił uciekający czas, ale i tak wynik 4-2 jest godny dla obu stron. Czy już te przygotowania do turnieju trwają tak naprawdę od początku roku szkolnego, czy od września. Już są ustalane, kto będzie grał, na jakich pozycjach, jakim będziemy krajem. Także naprawdę gorączka prawdziwa się zaczyna miesiąc przed samym rozpoczęciem turnieju. Także naprawdę super turniej. Na koniec 2 finały. To składy pierwszego z nich. RPA kontra Gwinea. Uczniowie z Mierzyna kontra koledzy z Bezrzecza. Szalejące trybuna, dokładnie koleżanki i koledzy, a zwłaszcza rodzice i dziadkowie. Bo mecz o złoto zawsze rozgrzewa do czerwoności. W spotkaniu padła tylko 1 bramka. Dla RPA zdobył ją Jakub Burda. Ale w drugiej połowie znakomite zawody rozegrali Gwinejczycy. Zabrakło szczęścia. Zrewanżować będzie się można już za chwilę w Szczecinie. Wartości, jakie przekazujemy, gra fair play, takie proste podanie ręki po każdym faulu, to właśnie to później owocuje, żeby nie było chamstwa. No mówię, mają się bawić. Przede wszystkim to jest taki wiek, że mają się jeszcze bawić. W ostatnim meczu eliminacji Hiszpania walczyła z USA. Te dwie ekipy zmierzyły się już wcześniej w pojedynku grupowym. Wtedy minimalnie 2-1 lepsi okazali się Amerykanie. I w powtórce trudno nie powiedzieć, że mecz był wyjątkowo zacięty i wyrównany. W tym całym zamieszaniu najwięcej zimnej krwi zachował Marcin Hedrych. To on zdobył 1 bramkę meczu. Mogło paść ich więcej, gdyby nie super gra bramkarza Hiszpanów. No dzieci żyją tym już od 3 miesięcy przynajmniej, więc był płacz i lament przy powołaniu reprezentacji. No i godnie reprezentowali naszą szkołę, czyli liderki też wspaniale dopingowały. No jest to po prostu główna impreza roku szkolnego. Tak wygląda ostatecznie końcowa klasyfikacja turnieju eliminacyjnego w Dobrej Szczecińskiej w roku 2015. Do Szczecina już szykować formę mogą RPA, Gwinea, Hiszpania i USA. W historii drużyny z Dobrej zajmowały już w wielkim finale miejsca 4. Czas chyba na 5. rocznicę, by reprezentanci tej gminy stanęli wreszcie na podium.